Najlepsze drużyny wyłonione drogą eliminacji wzięły udział w 6. powiatowym turnieju debat oksforskich, które zorganizowało Starostwo Powiatowe przy współpracy z 2. Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy. Patronat nad wydarzeniem objęło Krakowskie Stowarzyszenie Mówców. Uczestników powitali wspólnie Katarzyna Rokosz, dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji oraz Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego, którzy życzyli uczestnikom udanych, pełnych treści dyskusji. Bardzo jestem wdzięczny Wam za to, że się angażujecie, staracie się zrozumieć temat, poznać go, a później poświęcacie swój czas. No i też mierzycie się z wyzwaniem. Nie jest łatwo stanąć twarzą w twarz z drugim dobrze przygotowanym człowiekiem i w sposób kulturalny, cywilizowany i używając poważnych argumentów wygrać rozmowę. Marszałkiem, czyli osobą, która udzielała głosu dyskutantom i pilnowała czasu wypowiedzi, była Zuzanna Pyzińska, która w debatach bierze udział od 3 lat. Uwielbiam. To jest pewien debatancki bakcyl, cytując pana Marcina Lewandowskiego, który po prostu wchodzi i zostaje. Młodzi dyskutanci spierali się na argumenty za i przeciw tezom, głoszącym, że wolność jest wartością cenniejszą niż bezpieczeństwo. Ograniczanie wolności słowa to dobra metoda walki z mową nienawiści, a bycie uczciwym jest nieopłacalne. Młodzież do eliminacji i finału przygotowywała się od dłuższego czasu. Przygotowywaliśmy się z 2 tygodnie. Bardzo ciężko pracowaliśmy na to. Robimy przemowy, szukamy bardzo dużo informacji w internecie i oczywiście bierzemy też przykład z książek. Uczestnik finałowego starcia Patryk Małkowski z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy jest przekonany, że udział w debatach pomoże mu w przyszłości zdobyć lepszą pracę i przygotuje go do wystąpień publicznych. Debaty to jest niesamowita rzecz, która rozwija strasznie człowieka. Jeżeli człowiek się nie rozwija, to się zwija. Ja postanowiłem postawić na rozwój, a debaty to jest niesamowita rzecz, gdzie można fenomenalnie rozwijać swoje umiejętności, które przydadzą się w dalszej karierze. Zmagania uczniów oceniało jury, w którym zasiadały osoby na co dzień związane z kulturą, edukacją, działalnością społeczną, samorządową i dziennikarską. Loże mędrców tworzyli Katarzyna Rokosz, dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji, Mateusz Domaracki, radny Rady Powiatu Dębickiego, Bartłomiej Ziaja, radny Rady Miejskiej w Brzostku, członek Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców i aktywny działacz Ruchu Debat Oksfordzkich, Marcin Lewandowski, prezes Stowarzyszenia Nowe Przestrzenie oraz pomysłodawca Tarnowskiej Ligi Debatanckiej oraz Janusz Grajcar, dziennikarz tygodnika Obserwator Lokalny. W roli eksperta wystąpił Paweł Nowak, prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. W finale turnieju wzięła udział młodzież z 3 dębickich szkół ponadgimnazjalnych. Wystartowały drużyny 2. Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza Jana Twardowskiego, Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Janusza Korczaka oraz Zespołu Szkół nr 2 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Zwycięstwo wywalczyła reprezentacja Kwiatka, 2. lokata przypadła w udziale uczniom 2. LO, natomiast ekonomik uplasował się na 3. miejscu.